Dzień dobry! Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia N. Scrips. Ta historia jest wielowymiarowa i jednocześnie smutna. Pokazuje, jak jedno wydarzenie, jedna śmierć ma wpływ na życie wszystkich wokół. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie i to też pozwala mi rozwijać ten kanał. Więc dziękuję. I bez przeciągania zapraszam. N. Scripps przyszła na świat w listopadzie 1946 roku. I chociaż to o niej jest ta historia, bardzo ważna jest też przeszłość rodziny, bo status społeczny i pieniądze będą miały znaczący wpływ na jej życie. Wszystko zaczęło się od prapradziadka N. Czyli dziadka jej dziadka. James Scripps urodził się w Wielkiej Brytanii w latach 30. XIX wieku. I przeprowadził się z ojcem oraz rodzeństwem do Stanów Zjednoczonych, kiedy był dzieckiem. Jego matka zmarła parę lat wcześniej, pozostawiając po sobie szóstkę dzieci. James dorastał w Chicago w stanie Illinois, jego ojciec pracował jako introligator, a James, jako młody mężczyzna, pracował dla najpopularniejszej gazety w regionie, a mianowicie Chicago Tribune, która istnieje do dzisiaj. W wieku 24 lat przeprowadził się do Detroit w stanie Michigan, gdzie znalazł pracę jako dziennikarz dla innej znanej gazety, Detroit Tribune. Przed skończeniem 40 lat założył własną gazetę, The Evening News. Później zmienił nazwę na Detroit News. Inni dziennikarze go nie szanowali. A krytycy wypowiadali się negatywnie o tej gazecie ze względu na to, że artykuły były pisane prostym, zdaniem krytyków, prostackim językiem. Było to celowe działanie, zaplanowane wcześniej przez Jamesa. Większość mieszkańców Detroit stanowiło klasę robotniczą i mężczyzna wiedział, że to będą jego odbiorcy, więc nie chciał posługiwać się wyszukanym językiem. Stworzona przez niego gazeta miała być dostępna dla wszystkich. Gazeta szybko zyskała rozgłos, a James dorobił się fortuny. W kolejnych latach pracował z bratem nad rozbudową małego rodzinnego imperium. Wspólnie wykupili gazety sprzedawane na terenie Chicago. Cincinnati, Cleveland i kilku innych małych miast przekształcili je i zarabiali na tym. James Scripps zmarł na początku XX wieku. Pozostawił po sobie niemały majątek. Firmy przejął jego dzieci. Jego najmłodszy syn kierował firmą, następnie kolejny syn przejął firmę, później kolejny James i jego syn, kolejny James. Rodzina od pokoleń rozbudowywała interes i angażowała się w inicjatywy charytatywne. James Scripps, który założył Imperium, sprowadził cenne obrazy z Europy do amerykańskich muzeów i jego potomkowie również interesowali się sztuką. Jego prawnuczek James, a właściwie kapitan James Edmund Scripps III, był ojcem N. Przez całe życie pracował jako kapitan na statku i dodatkowo kierował ośrodkiem odwykowym znajdującym się niedaleko miasta Albany, niecałe 250 km od Nowego Jorku. Kapitan James na początku lat 40. wziął ślub z kobietą o imieniu i nazwisku N. Gibbs. N była od niego o dwa lata starsza i wychowywała się w Detroit, gdzie przez większość życia mieszkał jego pradziadek. N kiedy poznała swojego męża, pracowała jako nauczycielka. Nie ma wielu informacji na temat tego, w jakich okolicznościach się poznali i jak wyglądał ich związek. Państwo Scripps mieli trójkę dzieci: jednego syna, Jamesa IV, i dwie córki, Mary oraz N. Rodzina mieszkała w Albanii w stanie Nowy Jork. Albanii znajduje się w środkowo-wschodniej części Stanu. W latach 40. mieszkało tam 130 tysięcy mieszkańców. Miasto znajduje się nad rzeką Hudson. Po stronie wschodniej przebiega port połączony z wielkimi jeziorami. Albany jest uważane za ośrodek naukowy, rozwija się tam przemysł papierniczy i spożywczy. Jest to dobre miejsce do życia. Ceny domów są dosyć wysokie, ale nie tak wysokie jak w Nowym Jorku. Mieszkańcy mogą znaleźć dobrą pracę i spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Wskaźnik przestępczości natomiast jest wyższy niż wynosi średnia krajowa. Większość mieszkańców należy do kościoła katolickiego. Państwo Scripps również byli katolikami i dla matki N wiara była jednym z najważniejszych elementów w życiu. Pochodziła z rodziny ceniącej tradycję, podobnie jak jej mąż, i chciała takie same wartości przekazać swoim dzieciom. Jej małżeństwo przetrwało ponad 40 lat. Po ślubie zrezygnowała z pracy, aby mieć więcej czasu dla dzieci. Udzielała się charytatywnie i w wielu miejscach pracowała jako wolontariuszka, kiedy dzieci były starsze. Między innymi brała udział w misjach organizowanych przez kościół, pomagała w szpitalu dla weteranów wojennych i pomagała w domu opieki. Później założyła oddział kobiet miłosierdzia działający z Franciszkanami i organizowała akcje charytatywne skierowane dla osób chorujących na gruźlicę. Ona i James byli członkami elitarnego country clubu. Country club to klub towarzyski, do którego należą najczęściej ludzie wpływowi i majętni. Najczęściej należy zapłacić wpisowe i co roku płaci się też za członkostwo i to nie małe sumy. Często przekraczają kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Członkowie spotykają się na terenie klubu, organizują przyjęcia, uprawiają sport, często grają w golfa albo w tenisa. Rodzina Scripps była ucieleśnieniem bogatej rodziny, która często jest przedstawiana w filmach i serialach. Członkowie rodziny mieszkali w dużym, ładnym domu. Przed domem znajdował się równo przystrzyżony trawnik. Oprócz tego rodzina często jeździła na wakacje do domku letniskowego. Dzieci chodziły na zajęcia dodatkowe. Państwo Skrips zatrudniali kilku pracowników, w tym ogrodnika i gosposie. Nie martwili się nigdy o pieniądze. N, matka przejmowała się tym, jak inni postrzegają jej dzieci i męża. Chciałaby widzieli, że tworzą idealną rodzinę. Dlatego zawsze ładnie ubierała dzieci do kościoła, i uczyła je, jak powinny się zachowywać. N zapisano do szkoły znajdującej się w Kenwood, na obrzeżach Albanii. Kenwood od południa otoczone jest przez wodę. Znajduje się tam wiele okazałych domów i klasztor Najświętszego Serca, pełniący funkcję szkoły. Robi wrażenie zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Wybudowano go w gotyckim stylu i od wielu dekad szkołę prowadziły siostry zakonne. Cały kompleks składał się z kilku budynków. Były tam m.in. stodoła, ogród, gdzie odbywały się zajęcia, leśniczówka i młyn. Była to szkoła dla dziewcząt. Niektóre mieszkały w internacie, a inne nie. Nie można znaleźć informacji, czy N mieszkała tam na stałe, czy tylko dojeżdżała na lekcje, a nie były to duże odległości. Szkoła była rygorystyczna, nauczyciele byli wymagający i panowała dyscyplina. To niewątpliwie ukształtowało N. W 1964 roku, w wieku 18 lat, ukończyła szkołę średnią i jeszcze w tym samym roku zaczęła studiować na Manhattanie w Nowym Jorku. Wybrała, a właściwie jej rodzice wybrali prywatną uczelnię, kolecz prowadzony przez siostry zakonne. Również była to katolicka szkoła i N uczyła się w niej przez dwa lata. Studiowała projektowanie wnętrz. W 1966 roku, w wieku 20 lat, skończyła szkołę. Każda kobieta kończąca tę szkołę po jej ukończeniu otrzymywała dokument, w którym spisywano jej osiągnięcia. Studentki mogły potem wykorzystać ten dokument jako referencję. N opisywano jako bardzo atrakcyjną, sympatyczną, opisywano, że udzielała się w Komitecie Pomocy Społecznej i zawsze była skora do pomocy. Po studiach nie pracowała w zawodzie. Nie musiała. Wiedziała, że nie musi martwić się o pieniądze. Pokaźny majątek miał zostać rozdzielony między nią, brata i siostrę. Była zabezpieczona finansowo i nie musiała pracować. Coraz częściej chodziła na przyjęcia i inne spotkania towarzyskie. Razem z matką chodziła na spotkania śmietanki towarzyskiej organizowane w country clubie. Bywała na przyjęciach w Nowym Jorku i w Europie. Jej rodzina była wpływowa. Państwo Skrips cieszyli się statusem społecznym i poważaniem wśród elit. Znali wielu polityków, biznesmenów i osób pochodzenia szlacheckiego. N wyszła za mąż w 1969 roku, w wieku 23 lat. Antoni Morel był od niej o trzy lata starszy i również dorastał w stanie Nowy Jork. Po skończeniu studiów w połowie lat 60. wstąpił do wojska. Spędził w nim niecałe trzy lata i po powrocie do rodzinnego miasta poznał N. Parę miesięcy później odbył się ślub pary. Ceremonia była efektowna i uroczysta. N przyjechała do kościoła karocą. Na przyjęciu pojawiło się wiele osobistości, m.in. hrabina z Austrii i krewny króla Włoch. O wydarzeniu rozpisywały się gazety. Życzono szczęścia młodej parze. Mówiono o tym wspaniałym przyjęciu, o tym, że córka państwa Skrips wyszła za mąż i będzie kontynuować rozbudowę rodzinnego imperium, ale nie ma żadnej wzmianki o tym, jak czuła się N, jak wyglądała jej relacja z Antonim. Wszystko wydawało się takie chłodne i przekalkulowane. N dosyć szybko podjęła decyzję o ślubie. Zrobiła to głównie ze względu na to, że oczekiwano od niej, że się ustatkuje i założy rodzinę. Narzucono jej pewną rolę, a ona się do tego dostosowała i spełniła oczekiwania bliskich. Należy pamiętać, że pochodziła z bardzo tradycyjnej rodziny. Poszła na studia, ale nie po to, by później pracować w zawodzie, tylko po to, by inni wiedzieli, że jest wykształcona i oczytana. Po ślubie miała zająć się domem i dziećmi. Jej życie było do pewnego stopnia grą pozorów. Po ślubie para zamieszkała w Bronxville. Miasteczku położonym niecałe 25 km od Manhattanu. Społeczność w tym miasteczku jest bardzo zżyta i hermetyczna. Mieszkają tam wpływowe i bogate osoby. W różnych artykułach Bronxville jest opisywane jako jedno z najbogatszych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Tak samo przeciętna wartość nieruchomości jest wyższa niż we wszystkich innych miastach. Większość mieszkańców pracuje w Nowym Jorku. Tak było też w przypadku męża N, Antoniego, nazywanego przez przyjaciół i rodzinę w skrócie Tony. W 1970 roku zaczął pracować jako broker na Wall Street. Czekała ich świetlana przyszłość. Z kolei N nie zamierzała zostać w domu, wbrew oczekiwaniom bliskich. Sprzedawała towary importowane z Irlandii w sklepie w Bronxville. Ale pracowała tam niecałe dwa lata. Bo w 1971 roku na świat przyszła pierwsza córka pary, N, nazywana przez wszystkich Eni. Krótko po niej do rodziny dołączyła druga córka Aleksandra. N chciała zapewnić córkom wszystko, co najlepsze. Zrezygnowała z pracy i postawiła rodzinę na pierwszym miejscu. Jej przyjaciele będą wspominać, że była idealistką i bywała czasem naiwna. Po ślubie pokochała niego i zamierzała spędzić z nim resztę życia. Było między nimi dobrze, ale ona stale pragnęła czegoś więcej. Zwyczajne życie jej nie zadowalało. Wyobrażała sobie, że ich życie będzie wyglądać jak z filmu. Że Tony wróci do domu po pracy, będzie miał na sobie garnitur i będzie miał przy sobie teczkę. A wtedy ona otworzy mu drzwi, da mu całusa na powitanie... Wyjmie z piekarnika przygotowaną wcześniej kolację i wypiją razem drinka, podczas gdy ich córki będą się bawić w drugim pokoju. N pragnęła ideału. Chciała, aby Tony był czuły i troskliwy. Wyobrażała sobie, że kiedy zaparkuje przed domem, ich córki wybiegną na zewnątrz, aby go powitać. Jej dzieciństwo tak nie wyglądało. Jej rodzice nie byli wylewni. Wręcz przeciwnie, byli powściągliwi i surowi a ona nie chciała w taki sposób wychowywać dzieci. Całą miłość, jaką miała w sobie, chciała dać Eni i Alex. Przyjaciele i rodzina wspominali, że dziewczynki były dla niej wszystkim i zawsze stawiała je na pierwszym miejscu. Tony czasami miał jej to za złe. Pod kilkoma względami, Ann, będąc dorosłą osobą, upodobniła się do swojej matki, tak jak ona dbała o dom i pilnowała, aby wszystko było na swoim miejscu. Też dołączyła do country clubu. A w wolnym czasie lubiła spotykać się z sąsiadkami, z którymi od razu po przeprowadzce się zaprzyjaźniła. Tony ciężko pracował, co przekładało się na jego zarobki. Spędzał większość dnia w biurze i jego praca była stresująca, przez co szukał sposobu, aby jakoś odreagować. Alkohol pozwalał mu na chwilę uciec od problemów. Mógł zapomnieć o wszystkich zadaniach, jakie czekały na niego następnego dnia i o wszystkich błędach, jakie popełnił. Pracy wymagano od niego, aby utrzymywał dobry kontakt ze współpracownikami i klientami, dlatego często chodził na bankiety firmowe i wracał do domu nad ranem, pijany. Ponadto Tony dbał o swój wizerunek. Wymagał od siebie więcej i więcej. Czuł potrzebę, aby otaczać się drogimi przedmiotami – by kupować nowe, luksusowe rzeczy, niezależnie od tego, czy chodziło o garnitur, czy o samochód. Chciał w ten sposób zaimponować osobom z jego środowiska. Miał też kompleksy związane z pochodzeniem. W przeciwieństwie do N, nie dorastał w zamożnej rodzinie. Jego rodzice nie byli bogaci, ale nie byli też biedni. Czuł, że musi osiągnąć sukces, bo inaczej będzie gorzej traktowany ze względu na to, że ma bogatą żonę. Innymi słowy, ktoś mógłby mu zarzucić, że jest utrzymywany przez żonę, co byłoby dla niego upokarzające, bo uważał, że to mężczyzna powinien zapewnić rodzinie utrzymanie. Dla niektórych może wydawać się to nieważne, albo nawet śmieszne, ale dla państwa Morel ten drobiazg był niczym zapalnik. Tony miał poczucie winy. Pracę stawiał na pierwszym miejscu. Czuł potrzebę, aby kupować nowe rzeczy. Aby móc to robić, musiał dużo zarabiać. Chodził na imprezy, spędzał coraz mniej czasu z rodziną, coraz częściej sięgał po alkohol, i w końcu problemy zaczęły go przerastać. Ale nie chciał rozwodu, podobnie jak N. Jego żona nadal go kochała, pomimo tego, że oddalili się od siebie i rzadko ze sobą rozmawiali. Wspólnie zdecydowali, że spróbują naprawić to małżeństwo ze względu na dzieci. Ich córki dorastały, a żadne z nich nie chciało, aby Alex i Eni przenosiły się z jednego domu do drugiego. Obawiali się, że rozwód wpłynie na ich życie. Woleli trwać w małżeństwie niż zdecydować się na rozstanie, nawet jeśli to oznaczało, że będą nieszczęśliwi. Jej przyjaciółka Gretchen będzie wspominać, bycie samemu było dla niej bardzo trudne. En bardziej niż czegokolwiek innego bała się samotności. Wierzyła w to niego, wierzyła w to małżeństwo. Bała się zostać sama wychowując swoje dzieci. Koniec cytatu. Mijały lata, a życie rodzinne się nie zmieniło. Antoni nadal imprezował, spędzał więcej czasu poza domem niż z rodziną, ale N. nauczyła się sobie z tym radzić. Wypracowała pewnego rodzaju rutynę. Po tym jak wychodził rano do pracy, szykowała dziewczynki do szkoły i odprowadzała je na pieszo jeśli musiała coś załatwić, również szła pieszo, dlatego że nie miała ani samochodu, ani nawet prawa jazdy. Nie wiadomo dlaczego. Po południu odbierała je ze szkoły i razem wracały do domu. Jej sąsiadka i zarazem przyjaciółka będzie wspominać N słowami Zawsze chciała ją przytulić i pogłaskać. Była piękną osobą, sprawiała wrażenie niewinnej. Natomiast inna przyjaciółka po latach powie, była bardzo ufna i naiwna. Z kolei Alex będzie wspominać matkę słowami: Była osobą o dobrym sercu. Kochała, kochała i kochała swoje dzieci. Koniec cytatu. W 1987 roku przed 18 urodzinami starszej córki pary, Annie, Ann wniosła o rozwód. Czekała, aż córki będą prawie dorosłe, i dopiero wtedy postanowiła skupić się na sobie. Taka właśnie była. Stawiała dobro bliskich na pierwszym miejscu, nawet jeśli to oznaczało, że musiała z czegoś zrezygnować. Przez wiele lat próbowała naprawić to małżeństwo, kochała to niego. I chciała mu wierzyć, kiedy po kolejnej zakrapianej alkoholem imprezie obiecywał, że się zmieni i będzie spędzał więcej czasu z rodziną. Przed rozwodem: Alex i Annie zostały wysłane do elitarnej szkoły w Princeton w New Jersey. N wysłała je do innego miasta. N chciała wysłać je do innego miasta. Od tej pory przyjeżdżały do domu tylko kilka razy w miesiącu, więc nie były do końca świadome tego, jak wygląda relacja ich rodziców. W osiemdziesiątym kiedy N powiedziała im o rozwodzie, były w szoku. Były już prawie dorosłe i miały świadomość, że ta decyzja wpłynie nie tylko na ich rodziców, ale też na nie. Ale z tego, co mówili przyjaciele rodziny, wynika, że były dla matki wsparciem w tym trudnym czasie i podnosiły ją na duchu. Rozwód został sfinalizowany pod koniec 1987 roku. Antoni wyprowadził się, a Ann została w domu, w którym mieszkali przez ostatnie 18 lat. Doszli do porozumienia w kwestii majątku i podziału opieki. Ich starsza córka miała rozpocząć studia. A młodsza miała niedługo skończyć liceum. Jak wynika z materiałów źródłowych, w tamtych latach N zarabiała miesięcznie około 10 tysięcy dolarów. To ponad dwa razy więcej niż wynosiła wtedy średnia krajowa. Miała duży dom, kilka innych nieruchomości i należało do niej kilkadziesiąt procent udziałów firmy. Resztę udziałów posiadał jej brat oraz siostra. Szacuje się, że jej majątek, uwzględniając zyski firmy, wynosił około 900 milionów dolarów. Więc dlaczego zarabiała tak mało w porównaniu do tego, jakie zyski przynosiła firma? Ann nie zajmowała się prowadzeniem firmy. Zatrudniała kierowników, prezesów i menedżerów. Miała doradców finansowych. Nie żyła w luksusie, bo nie zależało jej na tym. Mogła mieć wszystko, co chciała. Gdyby sprzedała swoje udziały, miałaby znacznie więcej. Ale jeśli chodzi o jej potrzeby, to 10 tysięcy w zupełności jej wystarczyło. En brakowało pewności siebie. Jej przyjaciele będą wspominać, że wynikało to z tego, że przez wiele lat trwała w nieszczęśliwym małżeństwie. Nie czuła się kochana. Nikt nie okazywał jej uczuć, i wręcz oczekiwano od niej, że to ona będzie osobą, która się o wszystko zatroszczy. Chciała znaleźć kogoś, kto o nią zadba i pokocha ją taką, jaka jest ale nie wierzyła, że jej się uda spotkać kogoś takiego. Miała 42 lata. Miała za sobą długi, nieudany związek i nie chodziła na randki. A jednak pod koniec stycznia 1988 roku spotkała mężczyznę, który zawrócił jej w głowie. W weekend miał miejsce Super Bowl, finał mistrzostw w futbolu i N poszła ze znajomymi do irlandzkiego pubu położonego w raj. Około 20 km od Bronxville, gdzie mieszkała. Tamtego dnia było tłoczno. Przy barze czekały grupy znajomych, wszyscy chcieli coś wypić i obejrzeć mecz. I wtedy En go zobaczyła, a on zdecydował się podejść, przysiąść i porozmawiać. Mieli okazję chwilę porozmawiać, i En dowiedziała się, że ten mężczyzna pracuje jako malarz, ale nie artysta, tylko malarz na budowie. A akurat tak się składało, że planowała remont. Postanowiła zatrudnić tego mężczyznę, by odmalował cały jej dom. Bardzo jej się podobał, i sygnały, które jej dawał, świadczyły o tym, że też jest nią zainteresowany, ale nie chciała działać bezpośrednio. Wolała subtelnie dać mu do zrozumienia, że chciałaby rozwijać te relacje, więc zatrudniła go. Miała okazję wtedy z nim ponownie się spotkać i porozmawiać i wtedy mężczyzna zaprosił ją na randkę. Świetnie im się rozmawiało. Tajemniczy mężczyzna był czarujący, flirtował z nią, ale nie był nachalny. Jego komplementy były wyszukane, a N czuła się wyjątkowa. Nie mogła uwierzyć, że młodszy od niej atrakcyjny mężczyzna zwrócił na nią uwagę. I chociaż nie planowała związać się z nikim tak szybko po rozwodzie, zgodziła się pójść na kolejną randkę. Kiedy spotykali się sam na sam, czuła się oczarowana. Poświęcał jej uwagę, słuchał wszystkich opowiadanych przez nią historii, okazywał jej zainteresowanie i nie ukrywał, że bardzo mu się podoba. En była zauroczona, a to uczucie szybko przerodziło się w zakochanie. Czuła się jak zakochana nastolatka, nie mogła przestać o nim myśleć. Kiedy się z nim spotykała, była podekscytowana. I czuła się tak po raz pierwszy w życiu. Nie miała okazji doświadczyć takich uczuć w relacji z Tonim. Wzięła z nim ślub, bo tak należało zrobić. Tego od niej oczekiwano. Z czasem pojawiło się między nimi uczucie, ale była to mieszanina przywiązania, przyzwyczajenia i miłości. Tym razem było zupełnie inaczej. En opowiedziała swoim córkom o mężczyźnie, którego poznała. Alex i Annie nie były przekonane co do tego, czy nieznajomy ma dobre intencje. Wiedziały, że wielu mężczyzn mógł zainteresować majątek, jaki posiadała jej matka. I to, że wszystko potoczyło się tak szybko, budziło ich podejrzenia. Annie mogła zrozumieć, dlaczego nie chcą cieszyć się jej szczęściem. Aby przekonać je do nowego partnera, zorganizowała wspólne spotkanie. Tym mężczyzną był Scott Douglas. Scott urodził się w 1955 roku, kiedy poznał N. miał więc 33 lata, a ona miała 42. Wychowywał się w skromnych warunkach. Jego ojciec zmarł, kiedy był dzieckiem. Matka ledwo wiązała koniec z końcem. Pracowała na dwie zmiany, aby utrzymać rodzinę. Parę lat po śmierci męża ponownie wyszła za mąż. Scott nie akceptował nowego partnera matki, Normana, nie potrafił się z nim dogadać, i kiedy zamieszkali pod jednym dachem, atmosfera w domu stała się bardzo napięta. Para doczekała się dwójki dzieci. Kiedy dzieci pojawiły się na świecie, Scott poczuł się odtrącony. Będąc w szkole podstawowej, czuł się zazdrosny. Widział, że niektórzy jego koledzy i koleżanki dorastają w lepszych warunkach, mają ładne, drogie rzeczy. Mogą rozwijać hobby, ich rodzice zawożą je do szkoły nowymi samochodami, podczas gdy on musiał dojeżdżać autobusem szkolnym. Czuł się niesprawiedliwie i, co ważniejsze, miał poczucie, że należy mu się to, co mają inni, że on również powinien być bogaty i mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby pozwolić sobie na takie rzeczy. Wiele osób z biednych domów myślało podobnie, tylko że dla innych była to siła napędowa do pracy kiedy widzieli, że inni mają coś, co oni też by chcieli, motywowało ich to do tego, aby założyć firmę, iść na studia, stworzyć coś. Jednym słowem, zapracować na sukces. Natomiast skota ta zawiść zaczęła pożerać od środka. Wraz z upływem lat tylko utwierdzał się w przekonaniu, że wszystko mu się należy. Nie chciał pracować. Nienawidził matki za to, że nie była bogata. Po ukończeniu liceum, kiedy jego przyjaciele zaczęli wypytywać, dlaczego nie poszedł na studia, dlaczego nie ma pracy, powiedział, że zamierza wziąć ślub z bogatą kobietą, aby nie musieć nic robić. Wtedy potraktowano jego słowa jako żart, ale znajomi szybko zrozumieli, że to nie była ironia, a plan na życie i szybki zarobek. Potem odkrył, że nie musi brać z nimi ślubu. Mógł być ich partnerem albo kochankiem. I wyłudzać od nich pieniądze. Jego przyjaciel będzie wspominał, że Scott miał osobowość niczym gwiazda filmowa. Był osobistością, według swojego przyjaciela, oczywiście. Mężczyzna przedstawił sytuację tak, jakby Scott był najbardziej pożądanym mężczyzną w całym hrabstwie. Wspominał, że Annie była najbogatszą osobą, z którą Scott się spotykał. Były znacznie bogatsze kobiety, wdowy właścicielki dużych posiadłości, córki biznesmenów i wiele, wiele innych. Każda relacja z kota, każdy jego cel wyglądał podobnie. Wybierał bogatą kobietę mogła być wdową, rozwódką lub panną. Najczęściej wybierał kobiety po czterdziestce, które niedawno wzięły rozwód. Potrafił wyłonić z tłumu te, której brak pewności siebie. Bo wiedział, że kiedy zacznie prawić jej komplementy, zacznie zwracać na nią uwagę i okaże zainteresowanie, taka kobieta zakocha się w nim do szaleństwa i będzie spijać każde słowo z jego ust. A wielu kobietom, szczególnie takim po rozwodzie, takim, które nie chodziły na randki, wszystko co robił, imponowało. Podobało im się to, że młodszy mężczyzna wybrał akurat je. Jego sąsiadka będzie go wspominać słowami, był przystojnym facetem, miał wspaniałe ciało, był bardzo przystojny, czarujący, sympatyczny, był jak chłopak z sąsiedztwa albo harcerz, miał jasną i ciemną stronę. Sąsiadka miała rację. Scott, aby osiągnąć swoje cele, pokazywał swoją jasną stronę. Był charyzmatyczny, ale jeśli coś nie szło po jego myśli, pokazywał prawdziwą twarz, potrafił być okrutny. Skłonny do przemocy, chciwy i bezlitosny. Nie miał przeszłości kryminalnej, ale od wielu lat był zamieszany w nielegalne praktyki. Między innymi zażywał substancje psychoaktywne. Przy czym potrafił się maskować. Większość kobiet, z którymi się spotykał, nawet nie podejrzewałoby, że mógł być uzależniony. Nie był nigdy żonaty, natomiast miał dwójkę dzieci. Nie płacił alimentów i nie uczestniczył w życiu dzieci. Okłamał N. i było to jedno z wielu zaplanowanych przez niego kłamstw. Scott, jak wiadomo, spotykał się też z mężatkami. Zdarzyło się kilkukrotnie, że mąż jakiejś kobiety dowiedział się o romansie i poszedł do jego mieszkania, aby wyjaśnić z nim sytuację. Doszło do szarpaniny i to nie raz. Jego sąsiedzi wspominali, że prawie codziennie w jego mieszkaniu pojawiała się nowa kobieta. Nikt wtedy w żaden sposób nie zareagował. To było tylko źródło plotek. Cóż, sąsiadów bardziej niepokoił inny fakt. Scott lubił wypychać zwierzęta. Trzymał w swoim domu martwe zwierzęta, które kupował w jakichś szemranych miejscach i samodzielnie je wypychał. Jeśli się starał, potrafił zrobić dobre wrażenie. Ale jego sąsiedzi mieli okazję zobaczyć jego prawdziwą twarz. Scott, jak wspominali sąsiedzi i znajomi, był osobą bardzo ceniącą prywatność. Chciał w ten sposób zachować większość swoich związków w tajemnicy i nie chciał też ryzykować, że powie coś, czego nie powinien powiedzieć. Wiele osób opisywało go jako zdystansowanego. Rzekomo, według przyjaciół N, miało to wynikać z tego, że miał kompleks niższości. Jej mąż również nie pochodził z bogatej ani wpływowej rodziny, ale znalazł bardzo dobrą pracę. Odnosił sukcesy i dużo zarabiał, dzięki czemu czuł się trochę lepiej. Scott nie miał dobrej pracy, nie miał pieniędzy i później pojawią się dwie wersje dotyczące tego, dlaczego nie zaprzyjaźnił się z przyjaciółmi i ogólnie bliskimi N. Niektórzy będą twierdzić, że wynikało to z tego, że Scott nie potrafił utrzymywać rozmowy. Wydawał się niezainteresowany. Jeśli nie mógł liczyć na żadne korzyści, trzymał się od tej rzeczy z daleka. Z kolei inni będą twierdzić, że to przyjaciele N dawali mu odczuć, że jest gorszy. On i N wpadli w błędne koło. Przyjaciele nie akceptowali tego związku, ale tolerowali Scotta tylko ze względu na N. Scott czuł się odrzucony, czuł, że skreślono go tylko dlatego, że nie ma pieniędzy i próbował przekonać N, aby przestała się spotykać z przyjaciółmi, aby zerwała z nimi kontakt, bo wszyscy są nastawieni przeciwko niemu. A kiedy N zaczęła oddalać się od swoich przyjaciół, oni znienawidzili Scotta jeszcze bardziej. Scott mieszkał w niewielkim mieszkaniu w Raj, niedaleko pubu, gdzie poznał N. Nie miał stałej pracy. To, że od czasu do czasu do niej chodził, było dla niego upokarzające ale oszukiwanie kobiet nie zapewniało mu stałej pensji, a musiał się utrzymać. Po studiach pracował jako malarz, ale nie artysta, tylko właśnie malarz na budowie. Dodatkowo pracował jako mechanik, stolarz i elektryk, chociaż w żadnej z tych rzeczy nie był dobry. Najwięcej pieniędzy zarabiał jako malarz. Pieniądze, które wyłudził od partnerek, wykorzystał, aby założyć własną firmę. Jej siedziba znajdowała się w Greenwich, w stanie Connecticut. 5 mil, czyli około 8 km od raj. Scott, aby zainteresować sobą jeszcze więcej kobiet, zaczął jeździć na motocyklu i nosił skórzane kurtki. Chwalił się, że to zapewni mu większe powodzenie. Bliscy N byli zszokowani, kiedy kobieta oświadczyła pół roku po poznaniu Scotta, że zamierza wziąć z nim ślub. Aleksandra i Eni, córki, próbowały przekonać ją, aby tego nie robiła. Martwiły się o nią. I nie lubiły Scotta. Było w nim coś, co je odrzucało. Jej rodzice nie akceptowali tego związku. Nie tylko dlatego, że mieli wątpliwości co do prawdziwości jego uczuć, ale też dlatego, że pracował jako malarz, mechanik i nie podobało im się to. Jej matka mówiła, że zasługuje na kogoś lepszego. Mniej więcej w tamtym czasie zmarł ojciec N. Matka i córki N próbowały przekonać, jej brata, Jamesa IV, aby porozmawiał z nią i wyjaśnił jej, że Scott nie jest odpowiednim mężczyzną i będzie żałować swojej decyzji. Jej brat, James IV, spotkał się z nią i powiedział jej, że jest dorosła, nie może mówić jej co ma robić, ale powinna przemyśleć całą sytuację. Powiedział jej, że właśnie się rozwiodła, niedawno zmarł ich ojciec. Podejmuje tę decyzję pod wpływem impulsu. Poradził jej, aby rozwinęła związek ze Scottem, aby dali sobie więcej czasu i jeśli utwierdzi się w przekonaniu, że to mężczyzna jej życia, to może wziąć z nim ślub. Tylko jedna przyjaciółka, N, polubiła Scotta. Była to jej sąsiadka. Mówiła, że Scott wydawał się elegancki. Co prawda nie dało się z nim nawiązać rozmowy, ale sądziła, że taki ma charakter. Z kolei N wyglądała na szczęśliwą. Sąsiadka powie nawet, tutaj cytat, wyglądali jak para zakochanych nastolatków. N nie była w stanie spojrzeć na to z dystansu. Miotały nią różne sprzeczne uczucia. Niedawno wzięła rozwód. W pewnym sensie wciąż kochała męża. Zmarł jej ojciec, i przez to zaczęła myśleć o tym, że życie jest ulotne i nie wiadomo ile czasu jej pozostało. A nie chciała rezygnować ze szczęścia. Myślała, że bliscy są przeciwko niej ze względu na pracę Skota, ale większość osób miała co do niego złe przeczucia. Wpływał na nią, próbował ją odciąć od rodziny, nawet drobne gesty świadczyły o tym, że chce ją od siebie uzależnić, aby nie mogła później od niego odejść. En powtarzała sobie, że chce być szczęśliwa, i jeśli wyjdzie za Skota, będzie miała szansę na szczęśliwe zakończenie, niczym z bajki. Dlatego w październiku 1988 roku, osiem miesięcy po pierwszym spotkaniu i zaledwie pięć dni po zaręczynach, Ann stanęła po raz drugi przed ołtarzem. Już wcześniej rozmawiali o ślubie, ale z zaręczynami Scott zwlekał. Kiedy w końcu oświadczył się Ann, a ona przyjęła zaręczyny, powiedział, że nie mogą czekać. Muszą teraz zorganizować ślub i wziąć go jeszcze w tym tygodniu. Ślub odbył się w salonie w domu N. Byli na nim obecni tylko jej przyjaciele i to nie wszyscy. Członkowie rodziny nie przyszli, ale nie dlatego, że nie zgadzali się z decyzją, jaką podjęła, ale dlatego, że N nawet ich nie zaprosiła. Później będzie tłumaczyć swoją decyzję tym, że mogliby przerwać ślub i tak nie akceptowali skota. Goście, którzy pojawili się na weselu, będą później wspominać ślub. I to nie z sentymentem. Jeden z przyjaciół opisze skota słowami. Był bez klasy, tylko wymieniał imiona sławnych osób. Od razu było to widać. Był zmienny, miał słaby i oślizgły uścisk dłoni. Nie potrafił patrzeć prosto w oczy, nie rozmawiał, nie miał nic do powiedzenia. O czym mógł rozmawiać? O malowaniu domu? Nie mówił w naszym języku. Koniec cytatu. Więc można zauważyć, że brak sympatii lepiej tutaj użyć określenia wrogość. Była odwzajemniona. Podczas ślubu czuł się zażenowany. Nie wiedział w jaki sposób zaimponować przyjaciołom swojej żony. Czuł, że niezależnie od tego, co zrobi i co powie, i tak go nie zaakceptują. Po ślubie przeniósł swoje rzeczy z mieszkania w Raj do domu N, chociaż bardzo często nadal bywał w mieszkaniu, które do niego nadal należało. Wydawał się podekscytowany, podobnie jak jego żona. N popełniła ten sam błąd, co prawie 20 lat wcześniej z Tony. Wierzyła w to, że udaje się stworzyć związek idealny. Chciała, aby jej życie, aby jej związek były takie, jak przedstawiane w filmach czy w książkach. Rozpaczliwie i desperacko chciała wierzyć w to, że Scott jest miłością jej życia, że musiała przejść przez to wszystko, musiała wziąć ślub i potem rozwieść się z pierwszym mężem, aby w końcu w wieku 40 lat... Spotkać kogoś takiego. Niektórzy wspominali, że nie akceptowano Scotta też ze względu na to, że był o prawie 10 lat młodszy od N. A córki kobiety po ślubie tylko utwierdziły się w przekonaniu, że ten mężczyzna chce wykorzystać ich matkę i zdobyć pieniądze, które odziedziczyła. Nie lubiły go i nic nie było w stanie zmienić ich zdania. To doprowadziło do pogorszenia relacji matki z córkami. Annie, starsza córka, przez większość roku przebywała w innym mieście, bo studiowała. Alex przez jakiś czas mieszkała i ze Scottem, i ze swoją matką, ale ona również po ukończeniu liceum wyjechała do innego miasta. Więc oceniały to małżeństwo tylko na podstawie tego, co widziały, kiedy przyjeżdżały do domu. En żałowała, że nie poznała Skota wcześniej. Chciała założyć z nim rodzinę. Chciała, aby został ojcem jej dzieci. W 1990 roku w wieku 44 lat udało jej się zajść w ciążę. W tym samym roku na świat przyszła córka pary, Wiktoria, nazywana przez wszystkich w skrócie Tori. Alex i Annie pokochały swoją przyrodnią siostrę od chwili, kiedy ją ujrzały. Była między nimi tak duża różnica wieku, że mogłyby być jej matkami, ale w ogóle to im nie przeszkadzało. Pomagały matce w opiece nad Tori. Z tego powodu starały się wracać do rodzinnego miasta jak najczęściej. Z tego powodu Scott był bardzo niezadowolony. Uważał, że im więcej czasu Alex i Annie będą spędzać w ich domu, tym większa będzie szansa, że dostrzegą, że ukrywa jakiś sekret. Aby tajemnice nie wyszły na jaw, kiedy córki przyjeżdżały do matki, Scott przenosił się do raj. Spał wtedy w mieszkaniu, w którym mieszkał przed ślubem. I jak wynika z zeznań sąsiadów, nadal przyprowadzał tam kobiety. A jeśli nie przebywał w swoim mieszkaniu w raj, spędzał czas w biurze, które było położone w sąsiednim mieście. Nie zarabiał dużo. Nie zatrudniał żadnych pracowników, więc miał tylko tyle pieniędzy, ile zarobił. Tak jak pierwszy mąż N czuł, że powinien więcej zarabiać. Ale uważał, że pieniądze nie powinny pochodzić z ciężkiej pracy, tylko z portfela jego żony. Często bywał z N w country clubie, do którego kobieta należała od wielu lat, ale potem przestał w nim bywać. Czuł się odrzucony. Natomiast przyjaciele N czuli, że Scott nie chce z nikim rozmawiać. Czuli się w jego towarzystwie niezręcznie i dlatego przestali unikać N oraz jej męża. Po narodzinach Tori Scott zaczął imprezować. Imprezował z Niewielkim gronem swoich znajomych. I spotykał się z różnymi kobietami, czy to w kinie, czy to w restauracjach, a przyjaciele nie powiedzieli nawet jednego złego słowa, ponieważ nie wiedzieli, że ma żonę. Tylko jego najbliższy przyjaciel wiedział o jego planie związanym z pozyskaniem pieniędzy od bogatej wdowy czy rozwódki. Po tym, jak Tori pojawiła się na świecie, n z przerażeniem odkryła, że znów wpadła w błędne koło. Wszystkie problemy, które doprowadziły do rozpadu jej pierwszego małżeństwa, zaczęły pojawiać się też w przypadku małżeństwa ze Scottem. Nie chciała i nie mogła w to uwierzyć. Wcześniej przed ślubem nic nie zwiastowało problemów. Scott wydawał się całkowicie inną osobą. Wcześniej był czuły, zasypywał ją prezentami, okazywał jej czułość, a potem jak wzięli ślub i jak z nią zamieszkał, wszystko się zmieniło. Stał się agresywny. Kiedy wpadał w złość, nie dało się przewidzieć, co zrobi. Bił ją. Prawie codziennie. Mogła odetchnąć z ulgą, kiedy oświadczał, że musi na jakiś czas przenieść się do mieszkania w raj. Później schemat się powtarzał. Wracał do domu, najczęściej pijany, po jakiejś imprezie. Rzucał meblami, szklankami, talerzami. Szarpał N i zdarzyły się sytuacje, że uderzał ją pięścią czy popychał ją na ścianę. Albo próbował ją zrzucić ze schodów. Nigdy nie był agresywny wobec Tori. En znosiła to, co robił, po części dlatego, że bała się, że jeśli nie pozwoli mu na to, aby ją skrzywdził, skieruje agresję na ich córkę. Sytuacja stała się skomplikowana. Scott chciał, aby En dawała mu więcej pieniędzy. Przed ślubem para planowała podpisać intercyzę. En chciała to zrobić ze względu na swoich bliskich. Chciała ich w ten sposób przekonać, że Scott ma dobre zamiary, ale przed ślubem Scottowi udało się ją przekonać, że nie powinni tego robić. Dlatego ostatecznie nie podpisali intercyzy. Mimo wszystko po ślubie n postawiła jasne granice. Powiedziała, że Scott nie może zrezygnować z pracy. Musi nadal pracować, a ona nie będzie go utrzymywać. Nie traktowali siebie równo w tym związku. Nie chodzi o to, aby przedstawić bohaterkę. Jako osobę bez wad, czy wręcz przeciwnie, w negatywnym świetle. To jest historia N i jej męża Scotta. N czasami też nie traktowała swojego męża dobrze, przy innych czasami dawała mu odczuć, że jest od niej gorszy. Po ślubie kazała mu przekazać wszystkie dane dotyczące konta bankowego i chciała w ten sposób kontrolować jego budżet, chciała sprawdzać, ile zarabia i ile wydaje. Scott chciał, aby ona również dała mu dostęp do konta, ponieważ nawet nie wiedział, ile ma pieniędzy. En nie chciała się na to zgodzić i to pieniądze były przyczyną większości ich kłótni. Scott czuł, że zmarnował swój czas. Związał się z En nie dlatego, że był w niej zakochany, tylko dlatego, że chciał od niej wyłudzić pieniądze. Jak mówił swojemu przyjacielowi, w razie gdyby doszło do rozwodu, mógłby mieć kilka tysięcy miesięcznie alimentów. Ale liczył, że pozostając w małżeństwie, będzie mógł liczyć na coś więcej. Chciał, aby N kupiła mu nowy samochód, aby sfinansowała jego zachcianki, ale N nie zamierzała się na to zgodzić. Powiedziała mu, że jeśli będzie próbował od niej wyłudzić pieniądze, będzie to oznaczać, że jej bliscy mieli rację, że jest materialistą. Któregoś razu, kiedy N urządziła przyjęcie w swoim domu, doszło do kłótni. Byli przy niej obecni jej przyjaciele. Po jakiejś niemiłej uwadze dotyczącej pieniędzy Scott miał wstać od stołu i krzyknąć do N. Dostałem więcej od kobiet, z którymi spotykałem się przez dwa tygodnie, niż od ciebie przez dwa lata. Po tym wydarzeniu N zaczęła podejrzewać, że jej mężowi od początku chodziło o pieniądze. Powiedziała mu, że najlepiej będzie, jeśli będą dzielić się kosztami na pół. Mieli wspólnie płacić za rachunki, za rzeczy, które były kupowane dla Tory, ale tak się nie stało. Scott nie miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić za podstawowe potrzeby. Brat N, James IV, będzie wspominać, że Scott obciążał N za wszystkie prace, jakie wykonywał w domu. To znaczy, jeśli pomalował jakiś pokój, to wystawiał N fakturę. Podobnie było, jeśli naprawił jakiś sprzęt, czy wykonywał pracę w ogrodzie. N była tym trochę oburzona. Nie była przyzwyczajona do takiego zachowania. Pomimo tego, że zarabiała znacznie więcej niż jej pierwszy mąż, to on pokrywał większość wydatków. W domu coraz częściej dochodziło do kłótni. En wspominała, że jej pierwszy mąż był lepszy. Chciała kontrolować finanse Scotta, ale on się na to nie zgadzał, często wybiegał z domu w trakcie kłótni, nie mówił jej dokąd idzie i co robi, i wszyscy przeczuwali, że niedługo dojdzie do eskalacji. Tak było w 1991 lub na początku 1992 roku. Scott pokłócił się z Aleksandrą, młodszą córką N. Aleks wróciła do domu na święta, pomagała matce w opiece nad Tori, miała też okazję zobaczyć, jak jej ojcem traktuje jej własną matkę, i głośno wyraziła swój sprzeciw. Powiedziała, że jej się to nie podoba i że jej matka powinna wziąć rozwód. Scott przekonał N, aby zmusiła Alex do wyprowadzki z domu. Kiedy mężczyzna zobaczył, że może sobie pozwolić na kontrolowanie jej życia i relacji z bliskimi, poczuł się bezkarny. Ann, kiedy rozmawiała z kimś przez telefon, musiała to robić przy Scotcie i tryb mówiący musiał być włączony. Kiedy szli razem na spacer z Tori, padał w złość, kiedy N zatrzymywała się, aby porozmawiać z sąsiadami. Scott zaczął ją oskarżać o coś, czego nie zrobiła. Mówił, że ma z kimś romans. Poniżał ją przy jej przyjaciołach. Miał obsesję na punkcie tego, że go zdradza, a kiedy wracał do domu pijany, było jeszcze gorzej. Stawał się wtedy agresywny, był skłonny do rękoczynów. Coraz częściej stosował przemoc wobec swojej żony. Kiedy on i N poszli na wesele któregoś z jej przyjaciół, Scott się upił. Padł we wściekłość, kiedy zobaczył, że N tańczy ze swoim szwagrem. Zaczął ją szarpać, pokierował ją do wyjścia i zaczął ją wyzywać przy wszystkich. Innym razem, kiedy N urządziła u siebie przyjęcie, kiedy ona i Scott żegnali się ze znajomymi, przyjaciele zobaczyli, że Scott popycha swoją żonę na ścianę garażu i próbuje rozbić jej głowę o ścianę. Próbowali interweniować. Ale N nie chciała się zgodzić, aby pojechać na policję czy nawet do szpitala. Błagali ją o to, aby odeszła od Skota. Ale N nie dała się przekonać. Ale zaczęła zastanawiać się nad tym, czy jej bliscy nie mają racji. Myślała o rozwodzie, ale jednocześnie bała się o swoje bezpieczeństwo, o swoje życie. Martwiła się też o to, czy Scott nie będzie próbował przejąć opieki nad Tori. Podczas kłótni groził jej, że jeśli od niego odejdzie, to on porwie Tori i N nigdy jej nie znajdzie. En zrozumiała, że Scott przekazywał jej sprzeczne informacje dotyczące swojego pochodzenia. Raz mówił, że pochodzi z katolickiej rodziny, innym razem, że jest Żydem. Raz mówił, że jego matka żyje i ma się dobrze, mieszka w innym stanie, a innym razem mówił, że zmarła krótko po jego narodzinach. W końcu En zatrudniła prywatnego detektywa Ponieważ chciała dowiedzieć się, skąd pochodzi Scott i co ukrywa, nigdy nie ujawniono, co dokładnie przekazał jej detektyw. Czy powiedział tylko o pochodzeniu jej męża, czy może dowiedziała się wtedy też o licznych romansach i zdradach. Niezależnie od tego, co wiedziała, postanowiła przy nim nadal trwać. I kochała go. Zrozumiała, że zakochała się w kimś, kto nie istnieje. Była z nim ze względu na strach. I pomimo wsparcia przyjaciół, ten strach był tak silny, że nie potrafiła odejść. Możliwe, że gdyby Tori nie było na świecie, szybciej podjęłaby decyzję o rozstaniu. A ponieważ Scott groził jej, że porwie lub zabije Tori, bała się o jej bezpieczeństwo i chciała zostać przy Skocie, aby w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo swojej córce. Scott miał obsesję na punkcie zdrad. Pomimo tego, że sam nie był wierny, Panicznie bał się tego, że N go zdradzi. Założył w domu podsłuchy. Każda rozmowa, jaką prowadziła jego żona, była monitorowana. Jeśli nie był przy niej i nie mógł słuchać na żywo tego, co mówi, nagrywał te rozmowy i później je odsłuchiwał. Chciał w ten sposób kontrolować, czy N nie mówi o nim czegoś złego. Jej przyjaciółki będą ze smutkiem wspominać, że mniej więcej w 1992 roku. Dwa lata po ślubie, one i N miały już wspólny język, N używała zwrotów, które pozornie brzmiały niewinnie, a tak naprawdę miały ukryte znaczenie. Wiedziała, że Scott przysłuchuje się każdej rozmowie, więc musiała powiedzieć coś, co nie wzbudzi jego podejrzeń. Na przykład, kiedy mówiła, że chce iść na lunch, oznaczało to, że Scott właśnie wrócił do domu. Kiedy mówiła przez telefon oki doki, Oznaczało to, że Scott jest w tym samym pomieszczeniu co ona, włączyła tryb głośno mówiący i słyszy każde jej słowo. Scottowi nie podobało się to, że N nadal przyjaźni się ze swoją byłą szwagierką, czyli siostrą jej byłego męża, a jej szwagierka, Mary chciała interweniować. Nie wiedziała, co powinna zrobić i jak może przekonać N, że powinna odejść od Skota. Mary będzie wspominać, że N kilkukrotnie próbowała odejść. Po raz pierwszy w 1991, parę miesięcy po narodzinach Torii. Wyprowadziła się wtedy na parę tygodni z domu i wprowadziła się do córki Aleksandry, która mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu. Spotkała się z notariuszem, aby zmienić treść testamentu. Ustaliła, że w przypadku rozwodu lub jej śmierci Scott będzie dostawał jedynie 6,5 tysiąca dolarów rocznie i będzie musiał od tego odprowadzić podatek, więc będzie zarabiał. Niecałe sześć tysięcy rocznie, co daje jakieś pięćset dolarów miesięcznie. Bała się nawet wspomnieć o rozwodzie. Aleksandra przekonywała ją, że pójdzie razem z nią do prawnika, że gdyby coś się stało, to ona może zaopiekować się Tori, ale Enza bardzo się bała. Po jakimś czasie wróciła do swojego domu w Bronxville. Scott obiecał, że się zmieni, powiedział, że nie będzie stosował przemocy i że przestanie pić alkohol. Ale tak się nie stało. Sytuacja pogorszyła się pod koniec 1993 roku. W okolicach listopada Scott stał się jeszcze bardziej agresywny i nikt nie wiedział, co mogło mieć na to wpływ. Jeszcze w listopadzie N skorzystała z rady swoich córek i wszystkich bliskich i spotkała się z prawnikiem, który miał pomóc jej złożyć wniosek o rozwód. Ustalili, że złożą wniosek po nowym roku. Na początku stycznia 94. do tego czasu zamierzali wszystko utrzymać w tajemnicy. En chciała zadbać o każdy szczegół. Zamierzała wyprowadzić się po kryjomu, zamieszkać u jakiegoś przyjaciela, jakiejś przyjaciółki, zapewnić bezpieczeństwo sobie i Tori. W rozmowach z bliskimi wspominała o tym, że obawia się o swoje życie. Bała się, że Scott nie tylko będzie próbował ją w jakiś sposób zranić, ale też że spróbuje ją zabić. Scott w jakiś sposób dowiedział się o tym, co planuje N. Przekazano mu informację, że w razie rozstania czy śmierci N będzie dostawał jedynie 6 tysięcy dolarów rocznie, więc postanowił zatrudnić prawników i już na samym początku zaczął ubiegać się o większe alimenty. Na początku grudnia, aby ukarać N za to, co próbowała zrobić, zniszczył ważne dokumenty, takie jak akt urodzenia Torii. I akt małżeństwa, próbując w ten sposób zatrzymać N przy sobie. Chciał się na niej zemścić. N zwróciła się z prośbą za pośrednictwem prawnika do sądu o wydanie zakazu nękania. Nie chodziło o zakaz zbliżania się. Zdecydowała się na zakaz nękania, ponieważ wiedziała, że przez następne miesiące Scott zostanie w ich domu i to będzie dla niej najbezpieczniejsza opcja. Za każdym razem, kiedy próbowała uciec Scott, i tak potrafił ją znaleźć i była bardziej zagrożona. Myślała, że w ten sposób uśpi jego czujność. Więc nadal mieszkali razem. Sąd nie wydał zakazu nękania, więc Scott nadal czuł się bezkarny. Za pośrednictwem prawnika przekazał prawnikowi N., że zgodzi się na rozwód pod warunkiem, że dostanie od N 250 tysięcy dolarów. Jego żona zgodziła się na takie rozwiązanie. Mogła sprzedać swoje udziały, wykorzystać oszczędności, była gotowa zapłacić każdą sumę, jeśli miało to oznaczać, że Scott zniknie z jej życia i że nie będzie zagrażał ani jej, ani ich córce. Wszystko miało zostać zatwierdzone przez sąd. Ze względu na to, że para prowadziła te negocjacje krótko przed świętami w 1993 roku, podjęto decyzję, że wszystkie formalności zostaną załatwione po nowym roku na początku 94. Święta Bożego Narodzenia para spędziła osobno, N u swojej rodziny, a Scott ze swoimi znajomymi. Jak będą wspominać osoby z ich środowiska, w tamtym okresie obydwoje wyglądali na bardzo przygnębionych. Scott mówił, że niedługo czeka go rozwód, jego przyjaciele wiedzieli na tamtym etapie o małżeństwie, ponieważ powiedział im jakiś rok wcześniej o tym, że wziął ślub. Powiedział, że nieważne, co robi, co mówi, N i tak zawsze jest nieszczęśliwa. Natomiast N mówiła wprost, że nie czuje, że prawo w jakikolwiek sposób ją chroni. Była w tym związku ofiarą, musiała żyć ze swoim oprawcą pod jednym dachem, robiła wszystko, aby zapewnić ich córce bezpieczeństwo, a mimo wszystko żadna instytucja, która powinna była zapewnić jej bezpieczeństwo, nie podjęła żadnych kroków. W ciągu trzech lat ich małżeństwa kilkukrotnie wzywano do ich domu policję. Ann chciała, aby Scott został aresztowany, ale nie chciała, aby stanął przed sądem, bo bała się, że będzie się na niej mścił. Mówiła tylko o tym, że jej groził. Kiedy policjanci widzieli, że jest pobita i proponowali, aby pojechali do szpitala na obdukcję, nie chciała się zgodzić, bo bała się. A policjanci mówili tylko, że w takiej sytuacji nie mogą nic zrobić i zostawiali ją samą, z oprawcą. Przed świętami N próbowała zwrócić się do sądu z prośbą, aby Scott został eksmitowany, ale nie wydano na to zgody i istniało ryzyko, że jeśli to N wyprowadzi się z domu i zostawi Scotta samego, mężczyzna będzie wnioskował o to, aby rozwód został zasądzony z jej winy, przez to, że go opuściła, krótko przed rozdzieleniem. W okresie świąt, kiedy para zamierzała wręczyć córce, Tori, prezenty, Scott pobił swoją żonę. En musiała pojechać do szpitala, ponieważ cios uszkodził jej oko. Miała spotkać się ze znajomymi, ale nie przyjechała na spotkanie. Wysłała tylko wiadomość swojej koleżance, u której miała się pojawić, że ona i Scott muszą pilnie przeprowadzić remont w domu. Pod koniec roku, kiedy wróciła do domu, i kiedy Scott przeniósł się z mieszkania w raj do domu w Bronxville, doszło do kolejnego pobicia. Jej przyjaciółka będzie wspominać, tutaj cytat, Powiedziała, że zepchnął ją ze schodów, rzucił na podłogę i kopnął. Powiedziała, że podniosła ręce. Powiedziała, bierz co chcesz, ale nie rań mnie więcej. Nie mogę już tego znieść. Powiedziała, że ciągnął ją za włosy tak mocno, że myślała, że wyrwie jej je z głowy. Koniec cytatu. Pod koniec roku, N powiedziała swojej przyjaciółce, że tak bała się o swoje bezpieczeństwo, że zaczęła sypiać z młotkiem pod poduszką. Scott, kiedy w tamtym okresie spotkał się ze swoim najlepszym przyjacielem, powiedział o tym, że myśli o skończeniu ze sobą. Powiedział, że planuje pojechać na most Tapanzi, który znajduje się nad rzeką Hudson, niedaleko Bronxville i zjechać z mostu prosto do wody. Wtedy nikt nie potraktował jego słów poważnie. W Sylwestra 1993 roku Ann i Scott spędzili razem. Byli w domu. Do wieczora przebywała z nimi też Eni, córka. Eni przyjechała do Bronxville w okresie świąt i zamierzała wykorzystać ten czas, przerwę świąteczną, aby spotkać się z przyjaciółmi, których dawno nie widziała. Dostała zaproszenie na Sylwestra, i przez dłuższy czas zastanawiała się, czy powinna iść na imprezę. Nie chciała zostawiać matki samej. En powiedziała jej na pożegnanie nic mi nie będzie. Przed tym, jak wyszła, pocałowała ją i obiecała, że spotkają się następnego dnia, kiedy Eni wróci rano z imprezy. Kiedy wychodziła, Scott siedział w sypialni. Tam oglądał telewizję. Mniej więcej co pół godziny schodził na dół, do salonu, aby tam nalać sobie alkoholu. Alex nie było wtedy w Bronxville. Wyjechała ze znajomymi do innego miasta. Eni wróciła do domu nad ranem. Około czwartej w nocy. Pod domem nie było samochodu Scotta. Coś było nie tak. Kiedy wychodziła, widziała, że był pijany. Nie mogła uwierzyć w to, że w takim stanie wsiadł za kierownicę. Mieli spędzić ten dzień razem. A to, że nie było jego samochodu, wskazywało na to, że znowu się pokłócili. Eni nie mogła się dostać do środka, bo nie wzięła ze sobą kluczy. Postanowiła więc wezwać policję. Mniej więcej w tym samym czasie, koło godziny czwartej nad ranem, na policję zadzwonił przyrodni brat Scotta. Mężczyzna powiedział, że parę godzin wcześniej Scott zadzwonił do niego ze stacji benzynowej i powiedział: słuchaj, tym razem zrobiłem coś naprawdę złego. Po czwartej pod domem N. zjawili się strażacy. Chwilę później pojawili się ratownicy oraz policja. Wyważono drzwi, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W sypialni znaleziono N. Leżała na łóżku. Jej głowa została strzaskana najprawdopodobniej młotkiem. Czaszka pękła z obu stron. Kobieta przeżyła atak. Była w krytycznym stanie, ale żyła. Dlatego od razu przetransportowano ją do szpitala. Tori znaleziono w sąsiednim pokoju. Była pod łóżkiem. Ratownicy byli prawie pewni, że widziała, co stało się z jej matką. Kiedy zauważyła policjantów i ratowników, zaczęła wypytywać o to, co stało się z N. Zapytała, dlaczego tata zrobił kuku mamie to cytat z raportu i zapytała, dlaczego na ciele jej matki znajduje się czerwona farba. Ratownicy wspominali, że kiedy znaleźli N, na jej ciele leżał jej terrier. Pies Wiedział, że coś jest nie tak. Chciał w ten sposób jej jakoś pomóc. Tak jak twierdziła Annie, na miejscu nie znaleziono samochodu należącego do skota. Tego samego dnia po południu, kiedy Ann była w szpitalu i przechodziła operację, znaleziono samochód skota. Porzucono go na moście Tapanzi, tym samym o którym mówił swojemu przyjacielowi. W środku samochodu znaleziono zakrwawiony młotek. Dalsze śledztwo potwierdziło, że był to ten sam młotek, z którym Annie spała. Podejrzewano, że porzucił samochód na moście i stamtąd przedostał się do innego miasta i próbował uciec do innego stanu lub do innego kraju. Sprawdzono całą okolicę, przeszukano rzekę sąsiednie miasta, wystawiono oczywiście list gończy, sprawdzono wszystkie lotniska, szpitale, ale nigdzie nie było nawet śladu skota. Kiedy pierwszy mąż N., Tony, dowiedział się o tym, że jego żona trafiła do szpitala w stanie krytycznym, przyjechał do szpitala, aby przy niej czuwać. Sam był w tamtym czasie hospitalizowany. Jego stan był zły, krótko mówiąc. Miał marskość nerki i oczekiwał na przeszczep. Lekarze mu nie dawali dużych szans na przeżycie. 6 stycznia, kilka dni po ataku, wyłączono aparaturę podtrzymującą życie obrażenia były większe niż na początku zakładano. N nie była w stanie samodzielnie funkcjonować. Jej czaszka została strzaskana. Zgodnie z wolą córek, czyli Alex oraz Eni, po śmierci N Scripps jej nerka została przekazana jej mężowi. córki wiedziały, że tego właśnie życzyłaby sobie ich matka. Będą wspominać: n opuściła ten świat tak jak żyła, kochając i dając. Tony przeszedł przeszczep i żył przez kolejne dziesięć lat. Trzy miesiące po śmierci N. znaleziono ciało Scotta Douglasa. Znaleziono je w rzece. Okazało się, że mężczyzna po wyjściu z samochodu skoczył z mostu, a jego ciało zostało zmyte. Rodzina w wywiadzie z dziennikarzami przyznała, że kiedy odnaleziono ciało od Scotta, wszyscy odczuli pewnego rodzaju ulgę. Mieli pewność, że... Nikt nie zostanie skrzywdzony, że Scott nie będzie mógł się zemścić, że córce N. Tori nic się nie stanie. Rodzina N. złożyła pozew przeciwko hrabstwu, domagano się 11 milionów odszkodowania, powoływano się na to, że służby nie podjęły działań i nie zapewniły ochronie N., która być może przez to straciła życie. Pozew później został oddalony. We wrześniu 2009 roku córka N. Annie. Tak jak Scott Douglas, 15 lat wcześniej pojechała na most w wysiadła z samochodu i skoczyła z mostu. Jej ciało znaleziono w rzece. Przed śmiercią zostawiła list pożegnalny. Nie tylko sposób śmierci był taki sam jak w przypadku Scotta. Ani odebrała sobie życie w wieku 38 lat. W tym samym wieku był Scott Douglas, kiedy skoczył z mostu. Przyjaciele powiedzieli w mediach, że Eni nigdy nie pogodziła się z tym, co stało się z jej matką. Miała wyrzuty sumienia. Powtarzała sobie, że gdyby tamtego dnia nie poszła na imprezę i została z matką w domu, do zabójstwa by nie doszło. Kilkukrotnie była hospitalizowana, ponieważ chorowała na ciężki przypadek depresji. Zostawiła męża oraz syna. Córka N oraz Scotta, Tori, po śmierci rodziców była wychowywana przez siostrę N. Przyjęła dwuczłonowe nazwisko Scripps Carmody. Była wychowywana w innym stanie. Przez kilka lat po zabójstwie wypierała to co się stało. Widziała śmierć matki, ale nie dopuszczała tych obrazów do swojej świadomości. To był jej sposób na radzenie sobie z traumą. Wszystkie wspomnienia do niej wróciły w momencie kiedy obejrzała w telewizji odcinek programu poświęconego w sprawie N. W szkole rówieśnicy wiedzieli, że była adoptowana i z tego powodu była prześladowana. Wraz z upływem lat pojawiły się kolejne pytania. Tori chciała się dowiedzieć jak najwięcej o swojej matce, o swoim ojcu. Zaczęła czytać różne artykuły w gazetach i to tylko pogorszyło jej stan. Nie potrafiła pogodzić się z tym, że jej matka została zabita przez jej własnego ojca. Zaczęła opuszczać szkołę. Przez parę miesięcy przebywała w Utah, gdzie miała poprawić swoje wyniki w nauce i miała chodzić na terapię, ale jej stan się nie poprawił. Tori, w wieku 18 lat, miała otrzymać pieniądze po śmierci matki. Miała otrzymać łącznie kilkaset tysięcy dolarów. Jej ciotka oraz wujek sądzili, że nie będzie w stanie zarządzać tymi pieniędzmi. Zwrócili się do sądu o to, aby te pieniądze były wypłacane miesiąc po miesiącu. Aby mogli mieć w nie wgląd i mogli pomagać swojej siostrzenicy, ale sąd się na to nie zgodził. W 2011 roku Tori została aresztowana za posiadanie heroiny. Została skazana za to i przebywała w więzieniu. Po jakimś czasie wyszła, a w 2018 roku została ponownie aresztowana za kradzież. Ukradła swojej ciotce i wujkowi biżuterię, a także samochód. Jak wiele osób podkreśla, Tori weszła w konflikt z prawem ze względu na to, że nie potrafiła pogodzić się ze śmiercią matki oraz ojca. Wspomnienia zaczęły do niej wracać. Przed oczami ciągle widziała jak ojciec zabija matkę, z tego powodu zaczęła sięgać po substancje psychoaktywne, uzależniła się i obecnie przebywa w więzieniu. Gdzieś tam można znaleźć informację, że po wyjściu z więzienia w 2020. Wyszła za mąż i ma dziecko, ale nie są to informacje potwierdzone. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. I tak jak powiedziałam na samym początku podcastu, ta historia jest wielowymiarowa. Pokazuje, pokazuje relacje międzyludzkie, pokazuje, jak śmierć N wpłynęła na jej córki. Jedna córka nie potrafiła pogodzić się z tym, co stało się z jej matką, i odebrała sobie życie. A druga weszła w konflikt z prawem. Chciałabym, aby ten podcast miał jakiś wydźwięk. A ponieważ to jest historia o przemocy domowej, o toksycznym związku, o tym, że ofiara bała się odejść od swojego oprawcy, tutaj apel do wszystkich, którzy przesłuchali tego podcastu do końca. Jeśli wiecie, że ktoś potrzebuje pomocy, nie wahajcie się. Pomóżcie tej osobie. Możecie zmienić całe jej życie. Możecie uratować jej życie. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu.